Niektórzy mówią, że następuje zmierzch telenowel czy seriali. Nie wydaje mi się to prawdopodobne. To, że jedne seriale gdzieś tam kończą się, tracą oglądalność, wynika z tego, że ich jest po prostu dużo. Kiedy ja 10 lat temu prowadziłem badania nad telenowelą Klan, to była jedna z niewielu. Tak? Najbardziej popularna wtedy. 10 milionów ludzi oglądało ten serial. I kiedy pytałem ludzi, z czego tam szukają, właściwie wśród kobiet prowadziłem moje badania, różnych klas społecznych, różnym wieku, to ten serial dostarczał pewnych wzorów życiowych. Taki przykład charakterystyczny, to było 10 lat temu, jeden z bohaterów był ojczymem. Tam był problem, jak go nazywać, czy on jest tatą, czy on jest ojczymem, czy ma być wujkiem. Ludzie po prostu, dla ludzi, którzy to oglądają, to był ważny wzór życiowy. Bo nigdzie nie było wzoru, jak nazywać ojczyma, prawda? Kim ono być, czy po imieniu, czy ma być właśnie tatą, czy kimś innym. I ten serial dostarczył tego wzoru. Jednego z wielu, tych wzorów było znacznie więcej. Więc można się wyśmiewać seriali, można twierdzić, że one są przerysowane, bo pewnie są banalne, ale dostarczają wzorów życiowych dzisiaj ludziom, bo dzisiaj żyjemy w sytuacji takich dużych zmian społecznych. A jeżeli chodzi o Ryśka, także pytałem kobiet, w różnym wieku powtarzam, z różnych klas społecznych, kto jest najbardziej lubianą postacią wśród mężczyzn, tak? Tych męskich postaci, to był Paweł, a nie Rysiek. Nawet wśród kobiet z klas niższych, tak? Które powinny jakoś tam utożsamiać się. Pewnie był taki zamysł twórców. Okazuje się, że Paweł. A Rysiek jest po prostu postacią wyrazistą. To przerysowanie jest tutaj charakterystyczne i chyba ten Rysiu jest za to lubiany. Że taki nie występuje w rzeczywistości, ale jest właśnie taką sofandułą i no wzbudza jakieś emocje.